Cześć, z tej strony Karaś z kanału HorrorShow.pl. Zapraszam Was do nowej serii, w której będę opowiadał o prawdziwych seryjnych mordercach. Zacznę od polskiego seryjnego mordercy Mieczysława Zuba, pseudonim Fantomas. Grupa milicyjna powołana do schwytania Zuba otrzymała kryptonim Fantomas. Tak też nazywano sprawcę gwałtów i zabójstw, zanim go złapano i poznano jego imię i nazwisko. Na początku zbrodniczej działalności Mieczysławowi Zubowi dopisywało szczęście. Można się nawet zastanawiać, czy gdyby milicja zareagowała energiczniej, doszłoby do tylu tragedii. Zubowi sprzyjało szczęście, bo większość sił milicji skierowana była do ścigania knychały. Poza tym sam Zub był wówczas milicjantem. Pierwszego przestępstwa dokonał 29 listopada 1977 roku w Świętochłowicach. Był ubrany w mundur milicyjny i 14-letnią dziewczynkę zaciągnął do lasu pod pretekstem wyjaśnienia jakiegoś nieporozumienia. W lesie milicjant przewrócił dziewczynkę, położył się obok niej i ręką zatkał jej usta. Zagroził pistoletem i kazał się rozebrać. "Czy pan mnie zabije?" zapytała. "Jeśli będziesz grzeczna, to nie zabiję", odpowiedział. Milicja wszczęła w tej sprawie śledztwo, ale nie doprowadziło ono do żadnych ustaleń. Dlaczego? Przecież milicja dysponowała zdjęciami wszystkich funkcjonariuszy. Można było pokazać się dziewczynce. Nikt tego nie zrobił. Być może był to ten fatalny błąd, który rozzuchwalił sprawcę. Wkrótce zresztą zwolniono Zuba z milicji, co może świadczyć, że jego zachowania budziły wątpliwości u przełożonych. Oficjalnie powodem były wykroczenia dyscyplinarne. Wkrótce usiłował zgwałcić 44-letnią kobietę, ta jednak zdołała się obronić. Następnie przerwał na 2 lata przestępczą działalność. Znany był natomiast w tym czasie jako dobry mąż i wzorowy ojciec. Na przestępczy szlak wrócił 19 września 1980 roku. Późnym wieczorem zaatakował wracającą z drugiej zmiany telefonistkę z kopalni Dąbrówka w Dąbrówce Wielkiej. Jedną ręką zatkał jej usta, drugą popchnął do rowu. Tam straciła przytomność i nawet nie wiedziała, czy została zgwałcona, czy nie. Odmówiła złożenia wniosku o ściganie i w ten sposób Zub nadal był bezkarny. Być może to właśnie go rozzuchwaliło, bo nastąpiła teraz seria gwałtów dokonywanych w niemal identyczny sposób. Milicja wciąż jednak nie wiązała zdarzeń. Przypomnijmy, większość sił skoncentrowano na ujęciu knychały. Fantomas nie wydawał się tak groźny, nie mordował. Do czasu. Pierwszego zabójstwa dokonał w Rudzie Śląskiej 19 listopada 1981 roku. Ofiarą była 19-letnia dziewczyna w 8 miesiącu ciąży. Wracała wieczorem z wizyty u lekarza. Na swojej drodze spotkała Zuba. "Byłem wówczas pijany", zeznawał później w śledztwie. "W pewnym momencie zauważyłem idącą w moim kierunku kobietę. Gdy zrównałem się z tą kobietą, jedną ręką chwyciłem ją za szyję, a drugą ściągnąłem do przydrożnego rowu. Zacząłem ją rozbierać. W obawie, żeby nie krzyczała, kantem dłoni naciskałem jej szyję". Zub pamiętał najdrobniejsze szczegóły. Kilkakrotnie zgwałcił dziewczynę, w czym nie przeszkadzała mu zaawansowana ciąża. Dwukrotnie przenosił ją na inne miejsca. Gdy zaspokoił żądzę, z palców ofiary zdjął pierścionki. Ukradł też zegarek. Odchodząc, okrył ciało ofiary płaszczem, żeby nie zmarzła. Rok później zgwałcił i zamordował 16-latkę. Oto jego relacja. "Jesienią 1982 roku, będąc w stanie nietrzeźwym, znalazłem się w rejonie dworca PKP w Rudzie Śląskiej, Hebziu. W pewnym momencie zauważyłem idącą dziewczynę. Gdy mnie mijała, złapałem ją za szyję i ściągnąłem do rowu tuż obok drogi. Tu zacząłem ją rozbierać. Dziewczyna chciała krzyczeć, ale po ciosie zadanym pięścią w brzuch przestała stawiać opór. Następnie dokonałem gwałtu. W czasie stosunku usłyszałem głosy idących drogą ludzi. Aby nas nikt nie usłyszał, nacisnąłem krawędzią dłoni dziewczynie szyję, tak że przestała krzyczeć". W sumie Mieczysław Zub zabił 4 kobiety.
W marcu 1983 roku podczas kolejnego gwałtu zgubił przepustkę uprawniającą do wejścia na teren huty Ferrum, gdzie pracował jako ładowacz złomu. Już było wiadomo, jak nazywa się Fantomas. 8 marca został aresztowany. Początkowo przyznawał się tylko do ostatniego gwałtu. Kiedy jednak milicyjny zespół działający pod kryptonimem Fantomas przedstawił dowody, przyznał się do wszystkiego. 4 zabójstwa i 32 napady, gwałty oraz kradzieże. W czasie procesu Zub wielokrotnie znieważał sędziów. Co chwilę trzeba było przerywać rozprawę i wyprowadzać oskarżonego. Mieczysława Zuba ostatecznie skazano na karę śmierci. W trakcie odczytywania wyroku Zub zniszczył kopnięciami ławę oskarżonych. W czasie przebywania w więzieniu Zub nadal był niezwykle agresywny wobec otoczenia. Konieczne było zakuwanie go w specjalne kajdany i trzymanie w izolatce. 29 września 1985 roku popełnił samobójstwo. Miesiąc wcześniej również usiłował się zabić, ale bez powodzenia. To już wszystko na dziś. Dzięki za wysłuchanie tej opowieści. Jeśli Wam się podobała, to dajcie kciuka w górę. Subskrybujcie kanał, gdyż będę wrzucał kolejne odcinki co kilka dni i do zobaczenia następnym razem.